Siemano, siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie oczywiście. Ale zanim rozpoczniemy odcinek, to słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Pamiętacie tą tablicę? Oj, pamiętacie tą tablicę, troszkę tu ją pozmieniałem. I uwaga, mój kanał o kurczę, odpadło N. Mój kanał Szypson, prawda, subskrybuj, 176 tysięcy subskrypcji. Ale już się troszkę pozmieniało, ponieważ w tym momencie widzowie mamy 177 tysięcy subskrypcji. Więc uwaga, trzeba to bardzo koniecznie teraz zmienić, więc uwaga, klikamy tutaj, zamieniamy tą szósteczkę, myk, 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 177 tysięcy, dziękuję wam bardzo za to widzowie. No a dodatkowo jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę podziękować i tutaj na dole będzie trzeba dopisać Instagram i napisać ile na Instagramie, ponieważ na Instagramie dzisiaj wbijemy, mam nadzieję, że wbijemy, bo już jesteśmy, że tak powiem, na końcówce. Odkładam tablicę, ona oczywiście, zapamiętajcie sobie ją i sprawdźcie, żeby tutaj było 178 na następnym odcinku, dobra? No a co do Instagrama, to uwaga, już wam mówię ile jest na Instagramie, bo wbijamy chyba 50 tysięcy za chwilę. No nie, nie wierzę w to w tym momencie, 50 tysięcy, uwaga, łup, łup, łup. Jest 50 tysięcy na Instagramie, właśnie w tym momencie wszedłem i się to zmieniło, więc dziękuję bardzo, 50, ja nie mogę, ale jazda, 50 tysięcy obserwujących na Instagramie, dziękuję wam bardzo. No ale to nie jest najważniejsze, oczywiście was tam serdecznie zapraszam, postaram się za jakiś czas zrobić zdjęcie. Wiem, że ostatnio mówiłem na plusie o tym, że będzie za niedługo zdjęcie na Instagramie i nie było, przepraszam bardzo, ale za niedługo postaram się coś zrobić. Dobra, mega mi gorąco było, musiałem bluzę ściągnąć, ale już jesteśmy na Palionowie i słuchajcie, dzisiejszy odcinek wyjątkowym odcinkiem, ponieważ dzisiaj postanowiłem, że muszę pewną rzecz zrobić, a mianowicie już wam pokazuję co to jest, idziemy w pewne miejsce, ponieważ zaraz przejdziemy jeszcze do innej rzeczy, musimy pójść do zamku Yetiego, tam sobie dzisiaj pójdziemy, ale zanim tam pójdziemy, to ja chcę jeszcze jedną rzecz zrobić, która jest bardzo ważna jeśli chodzi o Palionowo. Nie wiem czy pamiętacie, ale tam był taki sklep mój jakby, który założyłem tutaj na Palionowie. A który, prawda, jeszcze nie funkcjonuje. I patrzcie to, patrzcie to. Wchodzimy tu i jest otwarcie wkrótce pod tłustym tostem. No i przydałoby się w końcu tego pod tłustym tostem tą restaurację, prawda, w której będzie można sobie zabrać ile się będzie chciało chleba, oczywiście za jakąś tam opłatą. No to, prawda, będzie można zrobić. No więc wydaje mi się, że wiecie, jakby to powiedzieć, można by było w końcu to otworzyć. Więc ja w tym momencie oficjalne otwarcie otwieram to w tym momencie. Jest tutaj, że tak powiem, już otwarte. Tylko ja mam inny plan troszkę na to, ponieważ chciałbym zrobić coś takiego, że każdy będzie mógł sobie tutaj podejść, po prostu jakby zabrać co potrzebuje i odłożyć jakby tutaj zapłatę. Ale żeby coś takiego zrobić, potrzebujemy dispenser, potrzebujemy lejek i potrzebujemy również jakieś tam skrzynki i tak dalej, więc to sobie na szybko ogarniemy, zanim przejdziemy do tego, co najważniejsze w tym odcinku. Dobra, jestem u siebie na chacie, w tym momencie tutaj biorę sobie z tej skrzynki to, co przygotowałem na dzisiejszy, prawda, że tak powiem, ten mechanizm, który tam musimy zrobić. Jeszcze przydałoby się wiedzieć, albo wie, a dobra, wystarczy to, co mam. Ponieważ mam pomysł na zrobienie takiego systemu tutaj, który sprawi, że jakby no nie będę musiał stać w tym sklepie. Tylko każdy będzie mógł sobie wejść do tego sklepu, kupić to co będzie chciał po prostu i że tak powiem co łaska to wrzucić do skrzynki jakąś tam zapłatę za ten chleb, który będzie mógł sobie zabrać w formie jedzenia, że tak powiem ktoś tam da. No nie wiem czy to będzie śmigać czy nie, czy to się opłaci czy nie, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Zobaczymy, no w każdym razie robię to głównie dla siebie, żebym ja miał chleb. Tutaj gdzieś do jakiegoś włożyłem, o tu patrzcie ile chleba udało mi się uzbierać. Z tamtego pola, które mam koło tego młynu, to naprawdę się da tyle uzbierać tego chleba, że to się w głowie nie mieści. Ale dobra, najważniejsze co musimy zrobić to tak, postawić tutaj dispenser w tym momencie, musimy go postawić na przykład w którym miejscu go postawić, postawimy go tutaj, coś takiego postawimy, dobra, 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 tutaj na środku musimy postawić że tak powiem filar z drewna, więc musimy szybko ogarnąć sobie jedno drewno. Ja tutaj widziałem drzew kilka ostatnio, że tutaj było masa, ale ktoś się chyba pościnał, więc ale są tu jakieś drzewa, to na szybko ogarniemy sobie jedno, bo potrzebujemy drewno. Dobra, tam jest, ale wezmę chyba tamto, dobra, tamto jest takie samotne, więc ogarniemy sobie to drzewo i potrzebujemy tam, żeby postawić filar jeden, bardzo taki sympatyczny. Ja w tym momencie korzystając z, że tak powiem, z chwili, zapraszam was widzowie bardzo serdecznie na kanał Szypson Plus. Ale nie zapraszam was byle tak bez powodu, ponieważ jest dzisiaj niedziela, jutro jest poniedziałek, a we wtorek jest jakby premiera nowych klocków Lego, więc no, będzie odcinek z Dave'em z grania w Lego. No więc uważam, że powinniście być, bo to jest no wyjątkowy odcinek widzowie, to będzie. Dobra, teraz tak, kurczę, nie rozwalę tego, żeby tu podmienić to. Ajajaj, niedobrze, dobra, to kiedy indziej to podmienić. Bo nie mam jeszcze tego, nie mam jeszcze pod tłustym tostem, jak to się nazywa, nie mam barwnika pomarańczowego, i ale chociaż gdzieś to mam chyba w domku, to może to zaraz ogarnę. Dobra, klikamy tutaj przycisk, dajemy, w tym miejscu tutaj trzeba ogarnąć teraz inną rzecz, a mianowicie tutaj trzeba zamknąć to, o myk myk, coś takiego musimy zrobić, a tu w tym miejscu trzeba rozwalić to. I tu postawić lej. Lej, który będzie, że tak powiem, dostarczać nam tutaj do skrzynki to, co trzeba. Więc bierzemy tutaj tak, rozwalamy to, bierzemy skrzyneczkę, dajemy myk, myk, okej. Dajemy tutaj leja.
Stawiamy tutaj znowu tak jak było. To się otwiera do góry, czyli tak. Idealnie. No i co jeszcze? I możemy jeszcze, wiecie co możemy ogarnąć? Możemy zrobić tak. Czekajcie, zróbmy tu. Zróbmy coś takiego. Okej. Tu postawmy tak. To musimy rozwalić. Za dużo tego. O, wpadło do tego chyba. Tak, wpadło do tego. Czyli działa. Okej. Tak miało być właśnie. No i tu. Tak. O, świetnie. No nawet byśmy tu mogli też dać, ale nie mam tyle tego drewna, więc będziemy to, może to ogarniemy potem, albo wiecie co, zrobię tak jeszcze, ogarnę stąd, raz, dwa, trzy, dobra, później to tutaj uzupełnię, a tymczasem tutaj zamknę to w ten sposób, raz, dwa, trzy, okej, okay. I tu na górze, czy chcemy to zamykać? A niech to se jest po prostu, może tak na razie. Dobra, i mamy to. W tym momencie nie ma jakby wejścia tutaj do środka. Ja w tym momencie, a wiem co jeszcze muszę zrobić, ja tego nie zrobiłem. Dobra, tutaj musimy podmienić to. To jest nam niepotrzebne w tym miejscu, ponieważ tu trzeba zrobić tak. Okej, okay. I tu robimy myk, myk. O nie, z tamtej strony będzie można do skrzynki zaglądać. Widzicie to? O nie, to będzie trzeba podmienić. Dobra, tu to podmieniamy, dajemy drewno. Tutaj podmieniamy, dajemy drewno, myk. O, i nawet to dobrze wygląda teraz. Nie jest źle. Coś takiego może być, no. Tutaj trzeba... Dobra, tu jest dobrze to zrobione. Chociaż... Wiecie, co mi tu nie pasuje? Zrobimy to inaczej, patrzcie. Zrobimy to tak. Tu postawię to drewno. Tutaj damy tego trapdora w taki sposób. I tutaj tak samo tego trapdora damy w taki sposób. A tego trapdora... A, o nie! Dobra, mam na szczęście zapasowe. O nie, to mi tam wpadło? Nie, mamy to. Tego trapdora damy tutaj, patrzcie, myk. O, coś takiego, idealnie. Tak to właśnie sobie wymarzyłem. No i w tym momencie tu jest opłata jakąś, którą będzie trzeba dać. Tutaj na tym damy tabliczkę jakąś. O, mamy tabliczkę nawet, to dajemy tabliczkę w tym momencie. Opłata za chleb. Opłata za chlebek, tak to nazwijmy, po prostu coś takiego. No i co łaska, po prostu tutaj rzucam i tak dalej. No i w tym momencie tutaj trzeba włożyć do tej skrzynki na górze. Trzeba włożyć masę tego chleba, którego mamy tutaj przygotowanego. Więc rzućmy go tutaj. Może zróbmy tak i... O, tak to się da zrobić na szybkości. Tam teraz sobie to schodzi, jeszcze zróbmy... O, coś takiego. Dobra, ogarnąłem sposób, jak to szybciej przesyłać, że tak powiem. Dobra, mamy tak. Jest to ogarnięte i teraz patrzcie, idealnie. Mamy tak, ktoś przychodzi i mówi, chciałbym chleb. Klika sobie myk i dostaje chleba. I... O nie, tu się psuje to. Dobra, zróbmy coś takiego, że w tym miejscu, albo czekajcie, to się otwiera w dół, dobra, to tu też zróbmy tak i zostawmy to otwarte w ten sposób. Będzie można sobie też coś skraftować przy okazji, jak ktoś będzie chciał. Czemu nie? Jest crafting, jest wszystko, może to tak wyglądać. Ej, szczerze wygląda to super w tym momencie. Z tego powodu, że teraz jakby działa to na zasadzie takiej, że nie muszę tutaj być, jedyne co muszę to dostarczać tutaj tego chleba i po prostu jak go tutaj dostarczymy, patrzcie ile to tutaj, jak to schodzi tu i teraz do tego dispensera to wszystko przełazi. No dobra, niech sobie to przechodzi na spokojnie. No a my przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w dzisiejszym odcinku, bo ja się tutaj nad tym skupiłem. Jedyne co jeszcze zrobię, to odłożę tutaj jedną skrzynkę tak i tu włożę to, co używałem, żeby po prostu tego nie targać ze sobą. Może to się jeszcze tutaj nam przydać. A my w tym momencie będziemy lecieć do zamku Yetiego, ponieważ muszę to tam jeszcze zbadać. Muszę się dowiedzieć, co się dzieje i tak dalej. No bo, kurczę, chodzę tam co odcinek i mam wrażenie, że mega tracę czas chodząc tam, naprawdę, bo tam nic nie mogę znaleźć, tam Milki nie ma, po pierwsze, nie mogę jej tam znaleźć, nie wiem gdzie ona jest, wy mi piszecie, że ona gdzieś tam jest, że ona niby miała zostać uwolniona, ale jakoś jej tutaj nie widzę, więc no szczerze mówiąc nie wiem, nie mam pojęcia, czy ona tam jest faktycznie, więc zaraz się tam wybierzemy. Dobra widzowie, mamy elytrę, mamy nasze fajerwerki, możemy w tym momencie lecieć w tamtą stronę, no niestety jest noc, ale to trudno, ja w nocy też lubię podróżować, przelecimy się tutaj nad tym całym, prawda, miejscem. Ogólnie nie wiem co myślicie o tej dziurze, ale moim zdaniem tutaj ta dziura, która jest obok palionowa, jest przecudowna. Ja mam nadzieję, że my to kiedyś powiększymy palionowo, że zrobimy tutaj takie przejście tam. No po prostu to by tak cudnie wyglądało, że mam nadzieję, że tutaj zostanie to kiedyś wykorzystane. I tam coś na środku jest, ale ja za bardzo nie wiem, co to jest. Ale dobra, to nie ma znaczenia. Lecimy w ten zamek od Yetiego, ponieważ chciałbym zobaczyć, chciałbym go przeszukać jeszcze raz porządnie. Albo nie wiem, albo zobaczyć, może tam będzie jakaś informacja na temat tego, czy jest palionka tam, czy nie wiem, albo gdzie została zabrana palionka. Może zobaczymy jakieś ślady od Milki i tak dalej. Ja już wiecie, za bardzo nawet się. O kurczę. Ale tu sypie śnieg, ale tu sypie śnieg, ale tu sypie śnieg. Wow, 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 co tu się dzieje? Co jest? Co jest grane? Czemu pioruny walą prosto w ten zamek? Ej, dobra, tu jest jakieś nawiedzone miejsce, nie wiem, czy ja tam chcę iść. Ej, tu się coś podziało niedobrego. Tu się coś podziało niedobrego. Odkąd ten Yeti uciekł z tą palionką przez ten portal,
To tutaj się naprawdę jakieś cyrki dzieją. To mi się nie podoba. O jeny, jak tu walą te pioruny! Co jest grane? Nie wiem, czy ja tam chcę wchodzić, nie wiem. Musimy wejść do środka, tylko żeby mnie ten piorun nie walnął. Nie powinienem łazić pod drzewami, ale to jest inna mechanika w tym Minecrafcie niż w normalnym świecie. Bo jesteśmy w środku i ja nie mogę, jak to tam wali, co jest grane. Nawet, dobra, idziemy pod ziemię, z tego powodu, że jak ja będę na górze, to przecież to będzie jakaś tragedia, tam nie można chodzić. To jest jakieś zło, tam nie idziemy. Dobra, zejdźmy na dół, zobaczyć tutaj, przeszukać tą całą sytuację, jak to tu wygląda. Kurczę, tu się nic nie zmienia, szczerze wam przyznam. No ale co ma się też zmieniać? Nie wiem, żadnych śladów od Milki nie ma, tu nic nie ma. Zobaczmy tą pułapkę, czy ona została zużyta. Nawet nie wiemy, bo tak jak co odcinek o tym mówię, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, czy ktoś tego użył. No ale kto to miał użyć, jak tutaj się nic nie dzieje? Nie wiem. I pisaliście mi o tym miejscu tutaj. Widziałem w komentarzach, że tutaj była Milki na początku uwięziona, ale to więzienie jest jakieś mocno średnie, więc stąd chyba uciekła raczej. Tylko pytanie, gdzie jest w tym momencie? To jest ciekawe. Nie wiem, za bardzo tego nie rozumiem, ale dobra, czy tutaj coś jest? Dobra, tu jest to przejście do tymi schodkami na dół. Ja już nawet tego wiecie, ja już mi się nawet nie chce iść otwierać tego nam na górę, ja to wolę rozwalić teraz już. Już teraz to nawet żadne ukryte przejście. Dobra, tutaj jesteśmy znowu na dole i tu jest znowu to przejście. Czy ja tam... czemu tu jest zamknięte? To było otwarte przecież, ja to otworzyłem. Chyba nie? Nie wiem, czy ja tam chcę iść. Dobra, nie, chyba nie chcę tam iść. Dobra, zamykamy to. Ja już tam byłem przecież, nie będę tego drugi raz przechodzić. Ja już tam byłem. Nic tutaj nowego się nie zmieniło, nie wiem, ale mega podejrzane są te pioruny. Mnie to mega przeraża, bo to tak po uszach wydaje, że to się w głowie nie mieści. Ja nie mogę. O, ja się ogólnie... Znaczy, ja się nie boję burz, nawet lubię czasem burze, ale jest przerażająca burza, nie będę ukrywać. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy się burzy boicie, bo... Bo wiem, że wiele osób się boi burzy, ja na przykład nie. Ale są osoby, które się boją, więc jest to jakby ten... Dobra, wychodzę stąd, wracam stąd, nie, ja nie mogę tu być, ta burza za bardzo wali po tych uszach. Wow, nie, dobra, wylatuję stąd, co jest, otworzy mi się czat. Dobra, nie, to jest podejrzane, to jest zbyt podejrzane, ja wracam z powrotem na chatę. To mi się tutaj mocno nie podoba, Ja nie będę tutaj takich rzeczy, że tak powiem, robić. Patrzcie, odleciliśmy kawałek dalej i nagle pogoda piękna. Widzicie to? To się po prostu nie dzieje, naprawdę. Tamten zamek jest jakiś nawiedzony, już tam nigdy nie lecę. Nie wiem, gdzie jest Milki, nie wiem, gdzie jest Palionka, nie wiem, gdzie jest Yeti. Nikogo nie mogę spotkać z tych osób, nie wiem, gdzie są. Żadnych znaków, żadnych śladów, nie wiem, widzowie. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i co wyście zrobili w tym temacie. No bo ja po prostu, że tak powiem, rozkładam ręce. Oni uciekli przez ten jakiś dziwny portal. Ja nie rozumiem, widzowie. To przerasta moje, że tak powiem, myślenie w tym temacie, więc ja po prostu chyba pozostało mi tylko się poddać i czekać. No ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro na kolejnym odcinku, zapraszam jeszcze raz na plusa, pozdro, cześć, pa pa!